Witam Państwa w kolejnym materiale na kanale centrumagie.com. Dla tych z Państwa, którzy oglądali moje poprzednie materiały, tak jak widać, zaszła pewna zmiana, ponieważ nie nagrywam tego filmu u nas na ekspozycji w Warszawie, a u siebie na budowie. Tu, gdzie teraz stoję, mam nadzieję, że za chwilę powstanie kuchnia. Ale dlaczego taka zmiana właśnie miejsca nagrywania? Ponieważ chciałbym przybliżyć te dwa okapy, które są widoczne tutaj i pokazać parę takich rozwiązań, których nie byłbym w stanie pokazać właśnie u nas na ekspozycji, ale do tego przejdę za chwilę. Bohaterami dzisiejszego filmu są dwa okapy Falmeca. Jest to grupa silnikowa 50x800 i również grupa silnikowa 50x800, z tym, że w kolorze czarnym. Jest to nowość od Falmeca, która pojawiła się w tym roku. Falmec dla modelu grupa silnikowa w kolorze Inox przygotował trzy warianty związane z szerokością. Widoczna tutaj 50, 70 oraz ta najszersza 105. Z kolei dla modelu w kolorze czarnym przygotowana została jedna wersja szerokości, czyli ta widoczna tutaj 50. I teraz tak, cały ten materiał w zasadzie powinienem zacząć od omówienia możliwości i parametrów pracy tego okapu. Ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jestem u siebie na budowie, więc ten film będzie troszkę bardziej taki prywatnie, jeśli można to tak nazwać. I powiem na moim przykładzie. Dolną część, czyli tutaj, gdzie się znajduje kuchnia, tu, gdzie jest mniej więcej kamera, jest jadalnia i tam z tyłu jest salon, ma to mniej więcej około 50 m kwadratowych. Licząc na okrętkę, 3 metry do góry daje nam 150 m sześciennych kubatury. Ten okap na pierwszym biegu posiada wydajność na poziomie 270 m sześciennych i jednocześnie jedynie 49 dB. I co nam to daje tak obrazowo? Na pierwszym biegu z całego dołu tutaj u mnie ten okap będzie w stanie pochłonąć to powietrze, wymienić to powietrze w ciągu mniej więcej 40 minut. Jest to doskonałe rozwiązanie w momencie, kiedy chcecie na przykład Państwo zastosować taki okap, nawet jako coś w rodzaju możliwości przewietrzenia całego domu czy tam mieszkania. To są doskonałe parametry pracy tych okapów. Jak już jestem przy parametrach pracy? Okap do tego, żeby naprawdę działał tak, jak producent przewidział, potrzebuje rurę o średnicy 150 mm, czyli to, co tutaj Państwo widzicie. To jest wyjście z tego okapu. Zawsze można to na przykład przeredukować. To, co jest tutaj nade mną, to jest wyjście już przez ścianę elewacyjną, ale o tym też opowiem za chwilę. Mam tutaj zrobioną właśnie całą instalację w rurach plastikowych 150 mm średnicy. Natomiast w momencie, kiedy na przykład chcecie Państwo wybrać ten okap i nie wiem, wejście do komina jest 125 mm, moja propozycja: przechodzimy od okapu możliwie jak najdalej rurą od tej średnicy, która jest tutaj, i redukujemy przy samym wejściu do komina. Grupa silnikowa ma jeszcze parę fajnych rozwiązań, czyli mamy dwie opcje związane z działaniem tego okapu. Omówiłem wersję wyciąg, natomiast tutaj pod spodem, pod tymi filtrami aluminiowymi, to są filtry aluminiowe przeciwtłuszczowe przystosowane do mycia zmywarcem, znajduje się silnik. Tu są jeszcze akcesoria instalacyjne i tak jak wspomniałem wcześniej, mamy nawet przejściówkę z rury 150x125 i akurat nie na tej, ale na tej, którą mam tu, producent dodał informację, że jeśli nie jest to konieczne, to nie stosujmy tego. W momencie, kiedy chcecie Państwo podłączyć ten okap w wersji pochłaniacz, nakręcamy dwa filtry węglowe na komorę, czyli tutaj, po prostu na silnik. Nie ma konieczności jakiegoś ciężkiego rozbierania tego okapu, tylko opuszczamy tą klapkę, zdejmujemy filtry, ściągamy dwa filtry, zakładamy nowe, cała procedura została zakończona. Sama klapka, ta, którą Państwo tutaj widzicie, ona jest mocowana. To jest fajne rozwiązanie, ponieważ jednym palcem możemy to po prostu opuścić i to nam się będzie trzymało bez najmniejszego problemu. Kolejna kwestia. To jest element, który został dodatkowo wygłuszony. To nie jest puste i to, co też na przykład jest super w tych okapach, to jest możliwość łatwego zdemontowania tej klapki. Właśnie między innymi do umycia, ponieważ możemy ją sobie zdemontować, umyć, odłożyć, żeby wyschła i bez najmniejszego problemu ją montujemy, celujemy najpierw w ten większy otworek, po drugiej stronie opuszczamy to i tyle. Cała procedura związana z utrzymaniem tego okapu w czystości jest niesamowicie przyjemna i przyjazna. Co jeszcze jest bardzo istotnego w przypadku tych okapów z serii grupa silnikowa? Mamy dodatkowe możliwości związane chociażby z wyciągnięciem silnika, ponieważ ten okap ma właśnie ten silnik na 800. Oznacza to, że w momencie, kiedy na przykład byście chcieli Państwo przenieść ten silnik na poddasze, nie ma najmniejszego problemu. Wyciągamy silnik z tego okapu, przekładamy go do komory silnikowej i przekładamy ten silnik właśnie gdzieś dalej od naszego ucha, dzięki czemu zachowujemy doskonałe parametry pracy,
a jednocześnie jeszcze obniżamy poziom głośności poprzez to, że właśnie nie mamy źródła hałasu blisko nas. Grupa silnikowa to też jest nie tylko możliwość wyciągnięcia silnika, ale to jest możliwość też zastąpienia tych silników silnikami akcesoryjnymi. Mamy do wyboru chociażby silniki montowane na zewnątrz elewacji, zdecydowanie najmniej popularny rodzaj silników, a najpopularniejsze to są właśnie komora silnikowa do przełożenia silnika, który jest tu, silnik 950-1000 m3, 1100, który jest bezszczotkowym, albo 1300, ten o najwyższej wydajności. Więc tutaj, w przypadku tej grupy silnikowej, mamy możliwości poskładania tego zestawu trochę jak klocki Lego, ponieważ możecie Państwo dobrać okaw i do tego, w zależności od potrzeb, na przykład dodatk akcesoryjny silnik albo przełożenie tego. To przełożenie silnika daje też pewnego rodzaju możliwości, ponieważ tutaj nie ogranicza nas tylko i wyłącznie poddasze, ale możecie go Państwo na przykład przenieść, nie wiem, na drugą stronę ściany, jeśli na przykład jest garaż. W moim przypadku nie za bardzo była taka możliwość, ponieważ tutaj nade mną bezpośrednio znajduje się pokój, no i w tym momencie musiałem się przebijać przez dodatkowy pokój i dopiero mógłbym wejść na strych. Natomiast rozwiązałem temat w sposób chyba jeden z prostszych, jakie mogłem tylko zastosować. To znaczy, mam przejście przez ścianę. Po drugiej stronie ściany znajduje się kratka taka grawitacyjna, która sprawia, że to powietrze mi się nie będzie cofało z powrotem do kuchni. No i kolejna rzecz, to o co też bardzo wiele osób pytało się w komentarzach pod innym filmem dotyczącym jak podłączyć okap, czyli rekuperacja. Ja u siebie mam rekuperację przygotowaną, już nawet tutaj jest cała instalacja poprowadzona. No i tak jak Państwo widzicie, przebiłem się przez ścianę, pogodziłem się z pewnego rodzaju stratami wynikającymi z po prostu z utraty ciepła w związku z bardzo wysoką wydajnością tego okapu. Natomiast uważam, że to jest rozwiązanie, które dla mnie jest najlepsze. Natomiast decyzję podejmujecie Państwo taką, jaka będzie dla Was najlepsza. Teraz przejdę i omówię kwestie związane chociażby z systemem sterującym. Modele z serii Grupa Silnikowa posiadają system sterowania realizowany za pomocą przycisków o niskim skoku. Jest to sterowanie elektroniczne. To, co Państwo tutaj widzicie. Mamy 5 przycisków. Skrajnym przyciskiem uruchamiamy oświetlenie i to, co jest też istotne, w modelach Grupa Silnikowa mamy system LED Dynamic Light, czyli dopasowujemy poprzez przytrzymanie tego przycisku barwy oświetlenia okapu do reszty oświetlenia w kuchni. Możemy przejść pomiędzy oświetleniem ciepłym a zimnym i z powrotem. I to, co jest też bardzo istotne, w momencie puszczenia tego przycisku okap nam będzie zapamiętywał tą kolorystykę, którą teraz ustawiłem, czyli po uruchomieniu jeszcze raz. Dalej wraca nam do tego, co było wcześniej ustawione i nie trzeba tego uruchamiać za każdym razem. Kolejne 3 przyciski, które znajdują się tutaj, są to przyciski związane z sterowaniem, czyli środkowym przyciskiem uruchamiamy okap, przyciskami po lewej i po prawej zwiększamy, zmniejszamy moc. Natomiast ostatni przycisk to jest timer. Ten timer umożliwia nam na przykład, przygotowujecie coś Państwo do jedzenia, idziecie zjeść, okap nam się automatycznie wyłączy po określonym czasie, jeszcze wietrząc nam kuchni i nie musimy o tym pamiętać, żeby go wyłączyć. Okapy z serii Grupa Silnikowa mają również możliwość sterowania za pomocą pilota. Pilot zdalnego sterowania jest super rozwiązaniem w momencie, kiedy na przykład idziecie Państwo coś zjeść i nie wiem, chcecie zwiększyć moc, zmniejszyć moc tego okapu, czy też na przykład zapomnieliście Państwo wyłączyć światełka. Genialne rozwiązanie, ale to nie wszystko. Grupy silnikowe współpracują właśnie z takim magicznym pudełeczkiem, jakie tutaj Państwo widzicie. Ja za chwilę zaprezentuję to pudełeczko, jak działa w rzeczywistości, natomiast to jest moduł Hublink. Ten moduł pozwala nam na stworzenie już automatyki komunikacji płyty z okapem i to, co jest super istotne w tym wszystkim, nie ma znaczenia, czy to będzie płyta Electroluxa, która jest tutaj, czy to jest płyta Boscha, czy to jest płyta Dietricha. Z każdą płytą ten moduł będzie współpracował, wysyłając nam odpowiednią informację do okapu. I teraz tak, za chwilę to zaprezentuję, natomiast jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, żeby moduł Hublink współpracował z okapem, musi być też pilot w tym wszystkim, ponieważ teraz to, co będzie słychać, po przytrzymaniu przycisku w dół rozległy się 3 sygnały związane właśnie z informacją od modułu Hublink dla nas, że uruchomiona została już automatyka. I teraz przejdę do prezentacji. Szybka reorganizacja i tak jak Państwo widzicie, okap znalazł się na czymś w rodzaju stelaża 60 cm nad poziomem płyty. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni za chwilę. Natomiast na początek omówię ten moduł Hublink, jak on działa tak bardziej w praktyce i życiowo. Pierwsza sprawa to jest system działania, zasada działania tego modułu. Ten moduł, który znajduje się tu, bardzo często jest przez naszych klientów nazywany magicznym pudełeczkiem. To magiczne pudełeczko działa na zasadzie monitorowania poboru mocy przez płytę, czyli wpinamy go w obwód zasilający płyty.
Jeśli będzie sytuacja taka, że zaczynacie Państwo coś gotować, pojawia się zapotrzebowanie na moc z poziomu płyty, to dzięki temu modułowi on wyśle nam informację do okapu, że OK, zaczynamy coś gotować, trzeba uruchomić okap. Czyli to jest rozwiązanie niesamowicie uniwersalne, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, on będzie działał z każdym rodzajem płyty indukcyjnej. Czy to będzie elektrolit, który jest widoczny tutaj, czy to będzie AEG, czy to będzie Siemens, czy to będzie Bosch, czy to będzie Dietrich. Nie ma to żadnego znaczenia, możecie go Państwo spiąć z dowolną płytą indukcyjną. No i tak jak wspominałem wcześniej, rozparowałem go przekładając te wszystkie elementy tutaj. Przytrzymujemy przycisk na pilocie, ten dolny, trzy kliknięcia. Trzy kliknięcia oznaczają, że mamy już to wszystko sparowane. Płyta uruchomiona, czekamy chwilę, zanim zacznie się grzać. Tyle. Uruchomiło się zarówno i oświetlenie, jak i okap. To, co jest też bardzo istotne i to, co wielu klientów się pyta, czyli wyłączyłem w chwili obecnej gotowanie, natomiast okap dalej pracuje. Okap w tym momencie przeszedł na ten tryb timera i on nam się automatycznie wyłączy po przewietrzeniu pomieszczenia. To, co jest też bardzo istotne, w każdym momencie możecie Państwo rozparować okap z tym systemem cooling. Wystarczy na przykład naciśnięcie przycisku w dół, będzie jedno długie kliknięcie, znaczy piśnięcie. Tyle. I w tym momencie mamy już rozparowany. W momencie uruchomienia płyty nie uruchomi nam się okap. I analogicznie, wracamy do początku. Przytrzymanie do dołu, sparujemy to z powrotem. Chciałbym teraz pokazać coś, czego nigdy jeszcze wcześniej nie prezentowałem na tym kanale i mam wrażenie, że chyba nikt tego w ten sposób jeszcze nie pokazywał. To znaczy, jaka jest realna wydajność tego okapu, ale nie w oparciu o gotowanie, a o coś zupełnie niestandardowego, czyli racę dymną. Tego typu race dymne generują potężne ilości dymu, które są nieporównywalnie wyższe do oparów powstających w procesie gotowania. Natomiast to, co muszę tutaj bardzo podkreślić, producent w ogóle nie przewiduje możliwości testowania z czymś takim, więc odradzam to w każdy możliwy sposób, żebyście tego Państwo nie robili w domu. Chyba drugi albo trzeci punkt instrukcji mówi o tym, że ten okap jest przeznaczony wyłącznie do usuwania procesów zgotowania, nie tego typu tematów. Natomiast ja tutaj powiem otwarcie, ten okap zostanie u mnie już w docelowej kuchni za trochę, więc trochę sobie pozwolę na więcej z nim. Ten okap tutaj, tak jak go Państwo widzicie, uruchomię go teraz nie na tej maksymalnej wydajności, natomiast na trzecim biegu, czyli to jest odpowiednik. W tym momencie chodzi mi o to, żebyście Państwo zobaczyli, nawet w momencie, kiedy go będziecie Państwo podpinali pod rury o średnicy 125 mm, jaka jest jego realna wydajność. No to przejdźmy do konkretów. Oświetlenie. Jedynka, dwójka. Mamy w chwili obecnej trzecią prędkość. I to, co zresztą też teraz Państwo widzicie, ten okap, o czym nie wspomniałem wcześniej, ma system zasysania szczelinowego obwodowego, czyli ten dym, który nam wpada teraz z tej racy, on się będzie rozchodził właśnie po tym obwodzie, zwiększając nam skuteczność działania tego okapu. Utrudnijmy mu życie. Teraz jest druga prędkość. W dalszym ciągu radzi sobie z tym bez najmniejszego problemu. A na jedynce wygląda to w ten sposób. Więc tak jak Państwo widzicie, wydajność tego okapu jest fenomenalna.
Czyli reasumując, mamy okap o potężnej wydajności, to co zresztą tutaj Państwo widzieliście w ten sposób mocno przerysowany, który potrafi naprawdę uzyskiwać doskonałe rezultaty w momencie, kiedy będziecie Państwo potrzebowali maksymalnej wydajności, a nawet na pierwszym biegu, tak jak widzieliście Państwo, bez najmniejszego problemu radzić sobie z tą racą dymną. Jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach, o których zapomniałem wspomnieć wcześniej. Pierwsza sprawa to jest płaska konstrukcja. Tak jak widzieliście Państwo teraz, okap nam dolega do dwieńca dolnego szafki, przez co jest na dobrą sprawę niewidoczny, ponieważ grubość tej obudowy to jest około 1 mm, dzięki czemu on nam zniknie w ciągu szafek. Kolejna kwestia to jest prostota montażu, ponieważ ten okap montujemy poprzez wycięcie, to jest załóżmy dno szafki. Wycinamy otwór w wieńcu dolnym szafki, wsuwamy ten okap i tutaj są łapki. Te łapki nam będą pierwotnie go mocowały, co mam na myśli mówiąc pierwotnie, wstępnie. Czyli go wsuwamy, te łapki nam się oprą właśnie o ten wieniec dolny i później wsuwamy ten okap troszkę jeszcze wyżej i tymi elementami mocującymi, mamy cztery sztuki, z każdej ze stron są po dwie sztuki, dokręcamy go, ponieważ tutaj mamy łebki imbusowe, które po prostu za pomocą na przykład czy wkrętarki, czy śrubokręta po prostu przykręcamy i okap nam dociąga się do wieńca dolnego. Montaż tego okapu jest wyjątkowo przyjemny i przyjazny zarówno dla Państwa, jak i też dla instalatorów. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to jest właśnie ta płaska konstrukcja, czyli po prostu okap będzie, tak jak zresztą widzieliście Państwo, super skuteczny, a jednocześnie kompletnie niewidoczny, czyli mamy esencję okapu podszafkowego. Korzystając jeszcze z okazji, że mogę zademonstrować, jak ten okap będzie działał podłączony do wentylacji, chciałbym pokazać Państwu jeszcze jedną rzecz. Mianowicie różnica, jaka jest pomiędzy podłączeniem tego okapu na rurach plastikowych, a na rurach z tłumikiem. Pierwsza rura plastikowa 150. To jest taka zwykła, standardowa, ale jednocześnie to jest to jedno z najlepszych rozwiązań dotyczących podłączenia okapu. Druga wersja to jest tłumik. Tego typu tłumik, który tutaj Państwo widzicie, to jest tłumik naszej autorskiej i koncepcji, i produkcji. To jest akurat, jeśli dobrze kojarzę, 11 prototyp, z którego już naprawdę jestem zadowolony. I chciałbym zademonstrować, jak ten okap będzie się zachowywał, jeśli chodzi o głośność. Tutaj mam decybelomierz i kamerkę właśnie skierowaną na ten decybelomierz. Natomiast jeszcze w kwestii takiego krótkiego wyjaśnienia. Nie są to warunki laboratoryjne, nie będzie to test certyfikujący, ponieważ te testy dla tych okapów są wykonywane w zupełnie inny sposób niż to, co ja tutaj zademonstruję. Tutaj chodzi mi o to, żebyście Państwo zobaczyli, jaki będzie realny wpływ niedużej relatywnie zmiany na poziom głośności tego okapu. Żeby jeszcze utrudnić trochę życie, dołożę drugą klapę grawitacyjną, tą klapę zwrotną, ze względu na to, że ja u siebie właśnie będę miał założone dwie. Tą, która jest na zewnątrz elewacji, czyli to, co Państwo widzicie tutaj na zdjęciu, plus właśnie taką jeszcze za okapem. No ale tak, zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie właśnie rura plastikowa, ta bez tego tłumika. Przechodząc już do testów. Mam tutaj złożony właśnie okap, rurę plastikową, plus tą klapę zwrotną, która jest założona w środku. No i startujemy. Uruchamiam nagrywanie. I pierwszy bieg. Uśrednimy 52. Drugi. Tutaj też uśrednimy 60. Trzeci. No i czwarty. 65. A teraz szybka podmiana na tłumik i testujemy dalej. Tłumik założony, tak więc możemy przystąpić do dalszych testów. Uruchamiam pierwszy bieg.
Załóżmy, że 60,5. I 65. Zrobiłem sobie teraz jeszcze notatki, tak żeby później też to Państwu wszystko zestawić w takiej tabelce, która się teraz powinna właśnie wyświetlić. No i tak jak widzicie Państwo, na pierwszym biegu mamy już sporą różnicę, bo są to 4 decybele, gdzie tak w dużym uproszczeniu, naprawdę takim bardzo dużym uproszczeniu, 3 decybele to jest mniej więcej dwukrotny wzrost głośności dla ucha. Natomiast na tych wyższych prędkościach, na drugim biegu też jest jeszcze spora różnica, bo mamy 3 decybele. Na tych wyższych biegach ta różnica się już albo zaciera, albo kompletnie niweluje, ponieważ tu już większą część, jeśli chodzi o głośność, przejmuje po prostu hałas generowany przez świst powietrza pod okapem. Ponieważ, tak jak też jeszcze wcześniej testowałem, po zdjęciu tej płyty, po zdjęciu tych filtrów, on zdecydowanie będzie działał ciszej, no ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc reasumując, czasami tego typu nieduże zmiany potrafią naprawdę, tak jak zresztą Państwo widzieliście teraz, mieć spory wpływ na to, jak ten okap będzie pracował. Odsyłam Państwa też do innego filmu, który nagrałem na tym kanale, czyli jak podłączyć okap. Tam jest takie kompendium wiedzy dotyczące właśnie instalacji, podłączenia, czego unikać. Tak więc, żebyście się Państwo też przygotowali po prostu do instalacji tego okapu, tak żeby on działał właśnie cicho i wydajnie. Podsumowując materiał dotyczący Falmeka z serii Grupa Silnikowa. Mamy okap łączący w sobie niski poziom głośności, wysoką wydajność, płaską konstrukcję, system zasysania szczelinowego obwodowego, możliwość dynamicznej zmiany barwy światła poprzez LED Dynamic Light, opcję sterowania z poziomu pilota, czy też możliwość stworzenia automatyki z dowolną płytą indukcyjną poprzez system Hublink i do tego wszystkiego jeszcze możliwość zarządzania tymi silnikami. Zapraszam Państwa do oglądania tego okapu w wersji czarnej i stalowej u nas na ekspozycji. Przekonacie się Państwo na własne oczy, jak wysokiej jakości są to produkty i dlaczego Falmek to jest klasa światowa, jeśli chodzi o okapy. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych materiałów na kanale centrumagia.com. Jeśli będziecie mieli Państwo pytania, poniżej pod filmem znajdują się dane kontaktowe, tak więc chętnie pomożemy, jeśli chodzi o dobór sprzętu AGD.